Idziemy teraz szlakiem na Smerczyński Staw. Pół godziny drogi. Według przewodnika i wskazań. Ale przez 20 minut może dojdziemy. O rany. Z chwili tą chmurę przed nami. A chmura idzie. Może nam się uda przed chmurą. Wiaterek zaczyna trochę wiać, jakby nas spotkał deszcz, to wracamy. Ale 20 minut może zdążymy. Tu 20 minut, tam 20 i godzinę. Jeszcze trochę. Dalej szlakiem na Smerczyński Staw. Mało osób tu jest. Przewrócił. Jak na zastanie deszcz. To tu możemy się schować. No idź pierwszy. No idę. Idę. O, po kamieniach teraz. Takie cięższe. Trudniejsze podejście. Nie trudne. Ale trochę trzeba wchodzić. Czarnym szlakiem poruszamy się. Już jesteśmy blisko Smerczyńskiego Stawu. Ważne, że chmurki przeszły. Deszcz nie będzie padał. Już końcówka chyba. Trochę żeśmy się spocili. No za duże tempo daliśmy. W obawie przed deszczem. No i duszno jest. Nie jest wykluczony ten deszcz, tylko trochę później. Deszcz jest potrzebny, jak wrócimy do zakwaterowania, dopiero ma padać. Już jesteśmy na miejscu. Po 20 minutach wchodzenia jesteśmy na miejscu. Już widać staw, jesteśmy bardzo bliziutko.